Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Zapytaj Alexa. Dzisiejsze pytanie brzmi: ostatnio ograniczyłem swoje toksyczne znajomości z ludźmi, którzy uważam ciągną mnie w dół. Problemem jest to, że ci ludzie mnie lubią i nie chcą zrywać kontaktu ze mną. Czy dla spokoju ducha swojego lub ich powinienem, powiedzmy, spotykać się z nimi niezobowiązująco, powiedzmy raz do roku? Jakie jest twoje postępowanie w tej sytuacji? Krótka odpowiedź jest nie, ale to jest bardzo krótka odpowiedź. Tu warto rozważyć parę czynników dość istotnych. Jednym z tych czynników jest to, na czym polega to ciągnięcie w dół. Bo ciągnięcie w dół może mieć różne formy. Typowe ciągnięcie w dół to jest na przykład takie, jeżeli jacyś ludzie w twoim otoczeniu ciągle cię krytykują, próbują ciągle znaleźć słabe strony w tym, co robiłeś i wyłącznie słabe strony i wytykają ci te słabe strony, chcąc pozbawić cię odwagi do dalszego próbowania życia. To jest ewidentne ciągnięcie w dół. Drugim rodzajem ciągnięcia w dół jest rozmawianie z tobą na zasadzie takim: świat jest czarny, wszystko w czarnych kolorach, nic jest niemożliwe, Polska do dupy, nic się nie da zrobić i tak dalej, i tak dalej. To jest ta troszkę łagodniejsza forma ciągnięcia w dół, aczkolwiek długofalowo naprawdę bardzo źle wpływa na większość ludzi. Jest jeszcze trzecia forma ciągnięcia w dół, czego większość ludzi nie zauważa, a mianowicie, jeżeli przebywasz z ludźmi, to się często zdarza, jeżeli ludzie na przykład wyjeżdżają ze swojej miejscowości i potem przebywają z ludźmi z czasów swego dzieciństwa, młodości, wracają do tej miejscowości i spędzają tam dość dużo czasu z tymi osobami. Problem polega na tym, że te osoby, że bardzo wiele z tych osób to ma taki rytuał życia. Ja może taki skrajny przypadek podam. Jak mieszkałem w Austrii, bardzo podobała mi się pewna kobieta. I chciałem się z nią spotkać na weekend, zrobić jakąś fajną rzecz w weekend, ale ona mi mówiła: wiesz co, ja co weekend z tą samą paczką moich przyjaciół zawsze jedziemy do południowej Styrii, tam jedziemy do gasthouse'u i tam sobie pijemy wino i spędzamy czas. No i w związku z tym nie było możliwe, abyśmy podjęli jakiekolwiek inne działania, z tego nic nie wyszło. 20 lat później, pojawiając się w tym samym miejscu, co widzę? Osobę, która dalej z tą samą paczką jeździ do tych samych gasthouse'ów pić wino w weekend. To jest wszystko samo w porządku, tylko jeśli chodzi o sposób zrozumienia świata, elastyczność umysłu i tak dalej, to nagle ogromna przepaść się między nami zrobiła. W ten sposób też niektórzy z naszych znajomych ściągają nas w dół, nawet jeżeli to jest przyjemne. I teraz oczywiście nie wiem, który przypadek ma miejsce u naszego czytelnika. Jeżeli ten pierwszy i drugi, to sprawa jest prosta. Natychmiast to ucinamy. Jeżeli ten trzeci, to musisz sam zdecydować. Ja generalnie mam taką zasadę, że staram się jak najwięcej przebywać z ludźmi, którzy na mnie bardzo pozytywnie wpływają, z którymi jest dobrze, którzy mnie inspirują, z którymi mam, że tak powiem, właściwą chemię. I jak tak dużo przebywam z takimi ludźmi, to właściwie nie bardzo mam czas na przebywanie z innymi. Po prostu nie mam czasu. I sprawa rozwiązuje się sama. Czy spotykam się z kimś tak dla świętego spokoju? Nie sądzę. Nie sądzę. To musiały być bardzo specyficzne przypadki. Bardziej jeżeli to były jakieś działania typu pomocy humanitarnej czy coś takiego. Ale w normalnym życiu tak tego nie robię. W normalnym życiu staram się mieć jak najwięcej fajnych, sympatycznych, pozytywnych ludzi wokół mnie. I w ten sposób nie ma miejsca ani czasu na tych pozostałych. No i niestety mile, ale sympatycznie komunikuję tym pozostałym, że nie mam czasu. No i przeważnie szukają sobie innego towarzystwa. No tyle na razie. Jak widzisz, sam musisz podjąć decyzję, ale w tych pierwszych dwóch przypadkach ewidentnej destrukcji natychmiast koniec, nie wracać. W tym trzecim to jest twoja decyzja. Ja tak czy inaczej nie robię tego. Dobrze? Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego razu. Bye, bye.